Cześć, tu Kasia i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy we własnoręcznie zbudowanym campervanie. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczyna się nasza afrykańska przygoda. Dobra, to ty jedziesz tutaj tym, a Paweł ze mną, tak? Tak, okej. Okay. Tak, okej. Okay. W tych jaskiniach, które tutaj widzicie za mną, mieszkają młodzi wędkarze, rybacy. Ej, ej. Awantura po prostu, bo... Droga za wąska. O, tam bardzo bić tego chłopaka. To bardzo robię. Ojej. Biją się, no. No, jakaś awanturka tam była. Chyba się stuknęli, albo ktoś coś wymusił i... No i dużo panów stało i tam gestykulowali mocno. Machali rzodkiewkami, co pokazuje tylko to, co ostatnio przeczytałam w bardzo ciekawej książce Kasi u mnie w Marrakeszu, że właśnie Marokańczycy tacy są, że mają krótkie ląty. Niewiele im brakuje do tego, żeby się jakaś kłótnia i awantura zaczęła. I najczęściej one właśnie się dzieją na ulicach. Także byliśmy świadkami właśnie jednej z nich. A my co, witamy się z wami w nowym odcinku, ja i Łuki. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Przez właśnie pana. Wyjeżdżamy z Agadiru, który widzieliście dwa odcinki temu. Po tych całych przygodach z naprawami stwierdziliśmy, że już nie mamy siły na przebywanie w mieście. Także będąc w hotelu popracowaliśmy, nadrobiliśmy zaległości internetowe. A teraz jedziemy na klif, na słońce, może na surfing. No i może na jakiś odpoczynek. Zobaczymy. A w tym wszystkim nie jedziemy sami, ale to zobaczycie za chwilę. Ale super. Sika. Chyba się zakopaliśmy. Ajajaj. O nie. Uda się czy się nie uda? Trzymajcie kciuki. Jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej. No, zakopałem się! Halo, jestem! Słyszysz? Halo, jestem! No, ja bardzo... Znaczy, ja cię dobrze słyszę, ale nie wiem, czy ty mnie słyszysz. Halo? A. No, jestem teraz? Halo? Pawełku, napisz do ciebie wiadomość. Jedzie pomoc. Przyjechała teraz Fera, żeby nam pomóc, ale troszeczkę się spóźnili. Pomogli nam. No co ty, sam to wykopałem. Siema.
nie wiem, gdzie mamy jechać, bo przez te całe zamieszanie wyłączyłem mapę i nie wiemy, gdzie jesteśmy, a wszystko dookoła to jest jakaś pustynia. Więc Paweł pobiegł teraz, żeby zobaczyć, gdzie mamy jechać. A tam jedzie na osiołku pasterz i za nim ogromne stado chyba baranów. Abortaż! Wsiadam i odjeżdżam! Dawaj, Kasia! Uuu, Mercedes! Jak tu jest elegancko! Ile przestrzeni i miejsca! No trochę jest. Gdzie mam jechać? Prosto? No ja myślę, bo to pokazuje tu, ale Paweł mówi, że tu nikogo nie ma, no to lepiej jechać tą drogą. Dobra, to ty jedziesz tutaj tym, a Paweł ze mną, tak? Tak, okej. Okay. Tak, okej. Okay. Żartowałem, znaczy no ja bym cię wziął, ale nie wiem jak. Nie wiem jak ty się nie, byś czuł. Nie wezmę tej odpowiedzialności, bo jak się zakopię jeszcze to, to dojdzie na mnie. Moi drodzy, mamy kolejny dzień, bardzo powolny, chillujemy sobie, znaczy chillowaliśmy my i teraz sfera, bo Łukasz razem z Vanem Pawłem pojechali nagrywać dla was Vantura, także za niedługo będzie super odcinek. Wrócili i zaraz będziemy jeść obiad, bo Monia z teraz sfery przygotowała, zresztą nie będę mówić sami, zobaczycie co przygotowała. Bonjour, ça va? Tutaj mamy... Monia. Tarzyn z patery. No nie co taki polski, bo wszystkie składniki są marokańskie. Marokański kurczak, oliwki, warzywa, papryczka, fasolka, ziemniaki. No i oczywiście marokańskie przyprawy. I oliwki takie specjalnie do tarzyny nam pan doradził na targowisku i super. Mam nadzieję, że będzie dobre. No dobra, to co, rozwijamy stoliczki? Rozwijamy stoliki, rozwijamy. Do dzieła. Szykujemy tu obozowisko. Pachnie zapiekanką, taką prażonką z ogniska. Trochę podzielę, ale bo tutaj jest... super są te zapachy. To jest ta kiszona cytryna, też tu jest? Tak. I czemu się daje tą kiszoną cytrynę? O co to chodzi za cytrynę? Ja zaczynam. To się jeją? Tak, nawet jest tak, taka upieczona jest bardzo, bardzo dobra. I do tego popijamy oczywiście klasycznie whisky marokańskie, czyli miętową herbatę. Saha! Saha to jest na zdrowie. I tak samo saha mówią smacznego, więc saha to jest na zdrowie i smacznego. Wszystko w jednym. Pycha. Ja ci powiem. Kto tu już jest mały przyjaciel, który by chciał coś zjeść, co? No co, mordeczko, jeszcze nie mam. Miam, miam, miam. Yeah.
mamy kolejny dzień na naszym obozowisku, chociaż niestety powoli się ono zmniejsza, ponieważ dzisiaj pożegnaliśmy się z Vanem Pawłem i prawdopodobnie jutro pożegnamy się my. Ale zanim to nastąpi, idziemy jeszcze na małą wycieczkę, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje w okolicy. No i zabieramy Was razem z nami. O, wow, patrzcie, co znalazłam, jakiś róg. Ciekawe, czyj. Idziemy sobie plażą, ale krajobrazy są takie, jakbyśmy byli na pustyni. Tak się przynajmniej czuję i mamy chyba przedsmak tego, co wydarzy się prawdopodobnie, no, myślę, że za kilka tygodni. Super klimat, pięknie. Cisza, spokój, prawie nie ma ludzi. Jesteśmy w ogóle na terenie Parku Narodowego Susmasa. I tu, gdzie jesteśmy, na mapie zaznaczona jest rzeka, ale to jest taka rzeka, która podejrzewam, że pojawia się tylko jak napada dużo deszczu. I te rzeki mają taką swoją specjalną nazwę, której uczyłam się na geografii, a której teraz nie pamiętam. Bodajże Wedy? Dajcie mi znać. Ktoś z Was wie, co to jest ibis? Jak myślicie, co to jest ibis? No, oczywiście hotel, nie? Ale jest to też zwierzątko i ja się dowiedziałem, że tak wygląda ibis. Kiedy się dowiedziałem tego? Przed minutą. O, 15 sekund temu. Ja też. Tu są. Uważaj. Śpiewają. Ibisy. Możesz przybliżyć. Bo co? No to są. Put your head up. Pan koło nas przechodził, przywitaliśmy się i zapytaliśmy, czy mógłby sprawdzić, czy te czarne ptaki, które tam widzimy, to ibisy, bo miał lornetkę. Sprawdził i powiedział, że niestety to nie są ibisy, no ale trudno, jakieś ptaki tam są. Spacer był mega przyjemny. Teraz wracamy do kempingu, żeby zdążyć przed zachodem słońca. Jaskinia, które tutaj widzicie za mną, mieszkają młodzi rybacy, którzy połowiają tutaj ryby. Oprócz tego jeszcze z uwagi na to, że turyści się kręcą w okolicy, oferują takie usługi jak bycie przewodnikiem, jakiś tajin mogą gotować, załatwić jakieś coś rzeczy ze sklepu, bo jeżdżą na takich skuterkach. Dużo, dużo tutaj właśnie mieszka takich młodych chłopaków, którzy mieszkają w jaskini. A wiemy o tym dlatego, że wpadli do nas się przywitać. Kilka razy parę różnych osób było u nas zaglądnąć, zapytać, skąd jesteśmy, powitać nas. Zaprosili nas właśnie na tajina, tak jak Łukasz mówił. I porozmawialiśmy trochę, no i opowiedzieli, że oni tutaj właśnie mieszkają. Oprócz tego też niektórzy surfują. Witajcie w kolejnym dniu. Powoli będziemy się pakować i jechać w stronę Marrakeszu, ale zanim to nastąpi, idziemy jeszcze na poranną kawkę do Terasfery, do naszych sąsiadów.
wiosce mleczko. Super, super. Wysprzątane. Część z was może pamięta, a część pewnie tego nie wie, ale u Moniki i Pawła zjawiliśmy się kiedyś z kamerą. To było mniej więcej półtora roku temu, kiedy byli na początku swojej podróży i nagraliśmy Wantura. Także bardzo serdecznie zapraszam tych, którzy jeszcze go nie widzieli, albo też tych, którzy chcieliby sobie odświeżyć ten odcinek. Wyświetli się on wam tutaj. I tak jak wspomniałam, to był taki czas, kiedy Monika i Paweł dopiero zaczynali swój van life. Także z wielką ciekawością zaglądałam tutaj od kilku dni do środka, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło. I tak szczerze, to nie widzę za dużo zmian. Chyba tutaj nic nie powprowadzaliście, a to musi oznaczać, że wam się to wnętrze spisuje. Na razie jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek od pewnego czasu chodzi nam po głowie, żebyśmy zainstalowali te flary, to się nazywa, tak? Tak, czyli takie poszerzenia boczne, żeby zrobić łóżko w poprzek. Tak, wtedy byśmy mieli tu dodatkowe ponad pół metra, moglibyśmy tutaj szafę zrobić sobie taką od góry do dołu. No i poszerzyć tą część tak, mieszkalną. Tak, więcej miejsca do siedzenia wygospodarować, bo właśnie teraz w podróży, gdy spotykamy innych ludzi i mimo, że jesteśmy w Afryce, no to nie jest zbyt ciepło. Niestety, wieczorami. I czasami, żeby sobie posiedzieć w środku, no może tu sobie tak swobodnie 3-4 osoby usiąść, no ale przydałoby się trochę więcej miejsca, tak. Więc... No tak jak u was przy stoliku gramy w Macao. Dokładnie, tak, o Macao pomyślałam. Trochę by było ciężej, bo no ktoś jakby tutaj siedział, to by widział podglądał karty. No właśnie, bo wtedy kiedy spotkaliśmy się, byliście u początku, byliście, pamiętam, tacy pewni niepewności, jednocześnie mega podekscytowani tym wchodzeniem w nowy taki rozdział życia. Jak to wygląda u was dzisiaj? Jak wam się żyje w podróży? Czy dalej zachowujecie taki system, że wracacie do Anglii, żeby trochę popracować? Czy ten van life już stał się zupełnie pełnoetatowym sposobem na życie dla was? No już przeprowadziliśmy się do vana i żyjemy tutaj na pełen etat. Oczywiście zamierzamy wracać na przykład do Anglii albo gdziekolwiek, żeby gdzieś zatrzymać się i popracować, ale już nie do domu, tylko po prostu będziemy dalej mieszkać w vanie. Tak, ogarnęliśmy wszystkie sprawy z domem i po prostu no, nie mamy teraz możliwości wrócić do niego, że tak powiem. A jak zmieniło się wasze podejście do van life'u, do podróżowania w ten sposób? Bo pamiętam właśnie no, półtora roku temu byliście troszeczkę tacy niepewni tego, jak się odnajdziecie w takiej rzeczywistości. Jak się odnaleźliście? Jak to wygląda dzisiaj? Jak się czujecie w podróży? Bardzo dużo zmieniła nasze podejście do van life'u podróż do Hiszpanii. I właśnie taki był pomysł, żeby wyjechać na dłuższy czas, nie 2 tygodnie, 3 tygodnie, tak jak to pozwala urlop, jak się pracuje, tylko pojechać na 3 miesiące, zobaczyć, jak będziemy funkcjonować na tej małej przestrzeni przez tak długi okres czasu i tak, było po prostu... Tak, i definitywnie ta podróż pokazała, że to super. Jest właśnie to, że nic nam więcej nie potrzeba tak naprawdę, oprócz tego, co tutaj mamy. I w momencie, kiedy wróciliśmy jeszcze po tej podróży do domu, no to ten nadmiar rzeczy i... Tak, ta przestrzeń, to wszystko no, trochę nas strasznie aż irytowało po tych 3 miesiącach. Hałas w ogóle z ulicy, no bo też mieszkamy w mieście, więc no to wszystko po prostu pokazało nam, że jednak dużo wygodniej żyje nam się tutaj w vanie, tak. I przytulniej, i nic nam więcej nie potrzeba, niż tutaj się mieści tak naprawdę, więc... Dokładnie. Także no. To jest super decyzja. I później jeszcze popracowaliśmy chwilę, żeby sobie jeszcze zgromadzić jakieś oszczędności, jakąś tam, nie wiem, poduszkę bezpieczeństwa. Tak, dokładnie. I już ruszyliśmy na stałe, także... A teraz to już w ogóle... Teraz to już, ojejku. Zadowoleni jesteście z decyzji? Bardzo. Bardzo, no, jesteśmy bardzo. Decyzja po prostu strzał w dziesiątkę, można powiedzieć. No. Co was zaskoczyło w van life'ie? Jakby kiedy już ruszyliście na pełen etat, zamieszkaliście, co was zaskoczyło, o czym na przykład nie czytałem? No bo teraz już jest dużo rzeczy w internecie, można się dowiedzieć o van life'ie, ale no jednak nie jesteśmy w stanie wszystkiego przekazać, to są czasem jakieś takie małe niuanse, które zaskakują. Nas na przykład, pamiętam, zaskoczyło bardzo to, ile czasu trzeba poświęcić na szukanie wody czystej i wylewanie szarej. Jest coś takiego, co was zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście zupełnie? No czas na pewno właśnie, jaki trzeba poświęcić na ten serwis, bo trzeba go robić w sumie co kilka dni, właśnie tak jak mówisz, napełnić wodę, czy zrzucić te nieczystości. I znaleźć miejsce. I znaleźć miejsce, więc no jednak to trochę czasu zajmuje.
też czas taki na przemieszczanie się i ten brak rutyny. My mieliśmy takie plany, że jak już pojedziemy na tyle miesięcy, to będziemy czytać książki, będziemy uprawiać sport, biegać codziennie, nie wiem, jogę uprawiać. Wszystko A i E. Teraz już wiemy, że wszyscy tak na początku myślą właśnie i tak sobie to wyobrażają, że to jest taki niekończący się urlop, wakacje, dokładnie. Tak, a to jest życie. A to jest życie po prostu i trzeba te wszystkie sprawy ogarnąć. Trzeba posprzątać, trzeba znaleźć serwis, trzeba zrobić zakupy. Ugotować, umyć, nie ma zmywarki. Tak, i wszystko to jeszcze z tym przemieszczaniem się powoduje, że nie ma tej rutyny. Ja bym nawet powiedział więcej, że w pierwszych tygodniach podróży po Hiszpanii mnie to troszeczkę denerwowało, że nie robię tego, co sobie zaplanowałem, tylko muszę spędzać czas przy innych rzeczach. A jednak, no to jest życie, no. Tak, trzeba to jest życie, no tak jak no, van life, czyli życie w vanie. Ale to nie jest urlop, to nie jest... Nie. Ale rekompensuje to wszystko, przebywanie z ludźmi. I to było totalne zaskoczenie dla mnie. Że ta lekkość nawiązywania kontaktów, mimo braku znajomości czasami języka, ludzie są tak otwarci, tak dobrzy z reguły. No nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby nam coś zagrażało. Nie, właśnie tym jeszcze ludzi. Byłam zaskoczona, że czułam się bezpiecznie, nie odczuwałam takiego strachu. Tak. Bo niektórzy właśnie odczuwają strach na początku, boją się nocować w dzikich miejscach. A ja jakoś tak nie, my tak bardzo nie odczuwaliśmy tego strachu. Może dlatego, że na początku pojeździliśmy sobie po takich znanych terenach gdzieś tam w Anglii. Tak, żeby się oswoić. I po prostu tam się oswoiliśmy. Ruszyliśmy w drogę i tym samym żegnamy się z oceanem. Wjeżdżamy w ląd w kierunku Marrakeszu, a potem dalej w kierunku pustyni i już tam zostajemy raczej, w sensie w interiorze, z daleka od oceanu, czyli ocean dopiero zobaczymy i może jak będziemy wracać. Szkoda, a zarazem fajnie, bo czeka nas coś nowego. Zbiera się go i suszy na słońcu, aż właśnie jest taki twardy, ususzony zupełnie. Dopiero wtedy łupie się go kamieniami ręcznie. Teraz zabiera nas pan do piekarni. Do piekarni to jest bardzo ciekawe miejsce tutaj właśnie w całym Maroku, a zwłaszcza w Marrakeszu. O, jak pachnie chlebem. O ja. Odbywają się zaręczyny, dziewczyny rodziny się poznają, rodzina chłopaka przynosi prezenty, zwyczajowo jest to cukier, albo pantofle, albo suknie i właśnie w takim czymś się to wręcza. Potem się człowiekowi zmarło i ogród troszeczkę tracił na pięknie, zaczął podupadać.